Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie zła wiadomość dla hodowców. Moi drodzy, niestety problem pojawił się dość duży dotyczący hodowli drobiu, o którym zaraz porozmawiamy. Dzisiaj takie trochę smutne informacje, ale też trzeba powiedzieć czasami o pewnych rzeczach, także zapraszam. Odcinek obowiązkowy ze względu na to, że porozmawiamy o tym, co nie każdego zadowoli, a wręcz wydaje mi się, że nawet podirytuje. Ale trzeba co nieco powiedzieć. Prośba ogromna do Was, jeszcze zanim zaczniemy oglądać, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc innym osobom dotrzeć do tego odcinka, żeby inne osoby też miały szansę ten odcinek obejrzeć i po prostu wyciągnąć pewne wnioski. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiali o podwyżkach, niestety, cen na przyszły rok, co nas może czekać. Ja już mam pewne przecieki, dlatego muszę się tym z Wami podzielić. Jeżeli Wy planujecie jakieś inwestycje, jakieś zakupy dotyczące drobiu, kur czy czegokolwiek, to warto by było, żebyście chociaż chwilę posłuchali, bo przyszły rok może wyglądać trochę inaczej. Zanim jeszcze do tego przejdę, oczywiście jeżeli ktoś nie napisał do mnie na maila w sprawie nowego produktu witamin dla kur, to śmiało piszcie na maila. Wszystkie informacje udzielę, jak tylko zbierze się odpowiednia liczba osób. Moi drodzy, jeżeli chodzi o problem, który się pojawia i to, o czym dzisiaj porozmawiamy, to jest temat związany z hodowlą stricte, ale z podwyżkami cen. Na przyszły rok, słuchajcie, cena kury może wzrosnąć nawet o 3-4 zł na sztuce. To jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś kupuje 5 kur, może tak go to nie dotknie, ale jeżeli ktoś kupuje 40 czy 50, to sobie policzcie, jak tylko podniesiemy o 3-4 zł na sztuce cenę kur. To jest jedna kwestia, a druga... zwrot. Przecież cena jajka, czy finalnie cena kury, jeżeli Wy będziecie chcieli sprzedawać, nie wzrośnie. Więc wzrasta tylko i wyłącznie u Was, jeżeli Wy byście chcieli te kury kupować. Dlatego stopa zwrotu przy na przykład sprzedaży jajek się bardzo zmniejsza i wtedy my musimy mega podnosić ceny, więc to też bierzcie pod uwagę. Dlaczego się tak dzieje? Ze względu, słuchajcie, na zwiększające się koszty. Tu nie chodzi o to, że te firmy, czyli na przykład firma, która produkuje paszę, żeby tą kurę odchować, żeby potem można było ją sprzedawać, że ona tyle zarabia. To już, słuchajcie, nawet nie do końca o to chodzi. Tu bardziej chodzi o to, żeby ona nie była stratna. Jeżeli podniosą nam koszty stałe, a czysto teoretycznie mają to zrobić, jakąś tam prąd, energię i tak dalej, to może to spowodować właśnie to, że niestety, ale będziemy płacić więcej. Czy to jest pewne? Pewne nie jest, ale muszę Was przestrzec, bo może się zastanawiacie, jaką rentowność, jak to wyliczyć, czy mi się opłaca hodować, czy nie opłaca, na co zwrócić uwagę, czy podnosić ceny, co robić. To dlatego chcę, żebyście po prostu mieli tą informację i wiedzieli, czy należy teraz podnosić ceny, czy nie. Dla mnie, słuchajcie, temat jest dość oczywisty i wiem jedno, że prędzej czy później tak te ceny wzrosną. No i my też musimy zadbać o siebie, czyli zastanowić się, czy warto teraz kury dokupić, czy lepiej poczekać, bo każdy ma inną sytuację. Czy opłaca mi się jeszcze sprzedawać jajka, czy opłaca mi się jeszcze sprzedawać kury, czy robię to na handel, czy robię to hobbystycznie, czy zmniejszam hodowlę, czy zwiększam hodowlę. Musicie się, słuchajcie, zastanowić, ponieważ przyszły rok, tak jak się niektórzy obawiali, z jakąś tam rejestracją może wcale nie przejść, natomiast z cenami i ze wzrostem cen w większości przypadków raczej przejdzie. Dlatego warto mieć z tyłu głowy to, co powiedziałem. Oczywiście mamy jeszcze parę miesięcy, bo wiem, że większość z Was ma takie warunki, że kur w styczniu, w lutym albo w marcu jeszcze kupować nie będzie. A już mamy praktycznie zimę, zaraz grudzień, więc myślę, że to jest temat na później. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że cena kury wzrośnie. Cena, słuchajcie, zboża i generalnie jeżeli chodzi, wykupujecie, nie wiem, czy jakieś pasze, czy jakieś inne tam śrute, w zależności co każdy z Was kupuje, myślę, że większość tych rzeczy trochę wywinduje w górę. Nie wiem jeszcze co z warzywami, bo to też jest taka loteria, wiecie jak to wygląda, raz są droższe, raz są tańsze, więc tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć do końca, jak to będzie wyglądało, natomiast jeżeli chodzi o zboże, to ja zakładam, że to wszystko wywali, słuchajcie, do góry. Ze względu na zwiększające się koszty. Wszystko kosztuje. Koszt pracy się zwiększa, koszt nawozów, jakichś tam oprysków, czegokolwiek, słuchajcie, żeby się tym zająć, to też kosztuje. Dlatego niestety, ale trzeba się chyba przygotować na to, że jakieś te podwyżki będą. Prędzej czy później one i tak musiały nastąpić. Zobaczcie, przez tak naprawdę ten cały rok 2024 mieliśmy sytuację, w której nie było jakichś takich drastycznych wzrostów, jeżeli chodzi o zakup kur. Tam była cena, tak jak pamiętacie, na początku roku to się wahało, tam złotówkę, 2 zł na sztuce.
w zależności, więc nie było jakichś wzrostów. Teraz dopiero te wzrosty mogą się pojawić przez wzrost kosztów. Mam nadzieję, słuchajcie, że to nie wejdzie, że to wszystko, co mówię, akurat się nie sprawdzi, bo większość tych rzeczy, o których wam mówię, niestety albo stety się sprawdziła na kanale. Natomiast mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, ale nie dlatego, że tutaj ktoś chce was oszukać czy straszyć, tylko dlatego, że po prostu, no, nie będzie to nikomu, słuchajcie, na rękę. Konsument zapłaci więcej, my też zapłacimy więcej, żeby kupić kury, czy potem te kury odchować, w zależności czym wy się zajmujecie i co robicie. Nawet jeżeli macie kury tylko i wyłącznie na własne potrzeby, to też mimo wszystko musicie tą kurę kupić i potem do tej kury dokładacie, bo musicie kupować pokarm. Także was to też dotknie. Praktycznie dotknie to wszystkich. Dlatego, no mówię, warto by było wcześniej po prostu przemyśleć temat, jak dalej działać, zastanowić się nad tym teraz, słuchajcie, przed zimę, żeby potem ruszyć na wiosnę i wiedzieć, co robić, bo ja w zeszłym roku miałem mnóstwo informacji od was, gdzie pytaliście mnie po prostu, co wy macie w tej sytuacji zrobić, a już czasami było za późno. Dlatego zwracajcie uwagę, tak samo jeszcze tak dla przykładu podam, słuchajcie, ze sprzątnięciem kurnika. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to naprawdę to jest ostatni moment, a wręcz już jest za późno, no bo jeżeli komuś leży śnieg na wybiegu, jeżeli ktoś ma zimno w kurniku, jeżeli, tak jak wiecie, temperatury są bliskie zera, no to tak naprawdę na takie generalne sprzątanie w kurniku już jest późno. Więc ostrzegałem wcześniej, żeby to zrobić. Jeżeli jeszcze ktoś nie zrobił, to naprawdę to jest, słuchajcie, ostatni gwizdek, żeby się tym zająć. Cóż mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi, podsumowując może to wszystko i jaki możemy wniosek z tego wyciągnąć? Musimy być, słuchajcie, przygotowani na różne scenariusze. Nie wiemy, co się wydarzy. Odcinek nie jest po to, od razu podkreślam, żeby was straszyć, tylko żeby was poinformować, ponieważ potem mogę ja dostawać wiadomości w stylu, że wam nie powiedziałem, czy cokolwiek. Dlatego was informuję, jaka może być sytuacja. Ja nie mówię, że z tego powodu będziemy likwidować hodowlę kur. Aż tak źle nie będzie, ale chodzi o to, że po prostu musimy się przygotować na pewne podwyżki, ale te podwyżki są praktycznie w każdej branży, nie tylko branża spożywcza, słuchajcie, praktycznie w każdej, więc myślę, że część z was i tak taki scenariusz zakładała. Czy tak będzie, nie wiem, zobaczymy w przyszłym roku, ale moim obowiązkiem, jako że prowadzę kanał w tym momencie na 12 tysięcy osób, no to niestety, ale musiałem was o tym poinformować. Takie wieści trochę smutne, ale słuchajcie, raz są smutne wieści, raz wesołe. Ja się staram raczej tak w miarę optymistycznie do tego wszystkiego podchodzić, więc nie ma się co łamać, nie ma się co denerwować. Zobaczymy, co będzie. Grunt, słuchajcie, żebyście byli tego świadomi, wiedzieli, o co tutaj chodzi, z czym się toczy ta gra i dlaczego ona w ogóle się toczy, bo to też jest istotne. Więc jeżeli będziecie sobie zdawali z tego sprawę, no to myślę, że już jesteście parę kroków do przodu i sobie jakiś tam scenariusz założycie. Co będzie? Zobaczymy. Na razie tyle. Zapraszam oczywiście na inne moje filmy. Słuchajcie, ponad 1500 filmów, więc jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do oglądania. O kurach praktycznie jest wszystko. Od zakupu, po rasy, jak karmić, jak hodować, jak zaprojektować kurnik, wybieg, choroby drobiu, jak zwiększyć nieśność. No wszystko macie u mnie na kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.